Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Days Gone. Jesteśmy w obozie Hot Springs. Mamy dwa zlecenia, takie nazwijmy to zlecenia jak zlecenia. I jedno zlecenie jest, to znaczy jedno zlecenie jest w obozie Hot Springs, drugie zlecenie jest w obozie u Żelaznego Majka. Co tutaj jeszcze jest u... A, właśnie, u Copelanda też jest zlecenie. Więc zrobimy sobie w tym odcinku dwa zlecenia dla odmiany. Tak powiedzmy, żeby odpocząć od głównej fabuły. Zatem lecimy, zobaczymy, coś nam ciekawego Ada zleci. Tak? Pani sobie siedzi, odpoczywa się, opala, słuchamy. Deacon, dzięki Bogu. Co się stało, Tucker? Wieczyści, znowu cholerni wieczyści. Oj, wieczyści? Gdzie? Ciągle przejeżdżają przez przełęcz przy Żelaznym Stoku. Teraz założyli obóz przy Bear Creek na południe stąd. Boję się, Dick. Nie wiem, co będzie z nami, jeśli ich nie powstrzymamy. Ach, nie przejmuj się tym, dobra? Zaraz się tym zajmę. No dobra. Tutaj? Dopiero co niedawno tu byłem, bo tutaj przecież jest punkt Niro. No dobra, niech będzie. Zlokalizuj obóz. Zatem w drogę. No ruszaj się przecież. Co mogę dla ciebie zrobić? Hej, Zani. Na razie nic nie możesz dla mnie zrobić. Jest tu szybka podróż? Jest szybka podróż, ale tak nie bardzo. Przepraszam, odbiło mi się. Pojedziemy sobie zatem, że tak powiem, ręcznie. Dobra. Otwieraj furteczkę, Spoko, zrobię to. księżniczko. Jedziemy, póki jest w miarę widno. Dobra. Ui, oj kurde. Że skręciłem i gościa nie trafiłem. A tak miało być pięknie. No cóż, zdarza się. O, jeszcze wilcy. Dobra. To tutaj. Słuchaj, Tucker, jestem przy obozie wieczystych. Chyba nie ma tu ich zbyt wielu, więc to pewnie ekipa zwiadowcza. Zabij ich! Zabij wszystkich, Dick! Zgromadzimy się na powstanie! Jasne, Tucker, nie musisz mi tego mówić. Jak sobie Zrobiony. życzysz. Tłumik w dłoń. Cholerni wieczyści. Mój przyjaciel stracił przez was rękę. Chcecie spoczywać wiecznie? To wam pomogę. Dawajcie sobie. No już. Chcecie się ukorzyć, co? Więcej was matka nie miała? To co jest? Tłumik mi się skończył? No bez jaj. Chyba chcesz więcej blizn, nie? Cholera jasna. Skończył mi się tłumik, ale jazda. Tak by to trafił. W końcu, Jezu. A, miało być tak pięknie. Autografy, wywiady. A to chyba za dużo śpacie. To was spowalnia. No, proszę, aby to byli wszyscy. Jeszcze posiłki, kurżesz, zapiał. Zagubieni. Motor. Coś słyszamy. Słyszysz coś? Jeszcze posiłki, Co? skurczybyki. Ale się fajnie udało. Ukoś się, sukinsynu! Jest wolny! Tutaj! Dostatecznie się ukorzyłeś? Czekaj na mnie! Nie ruszaj się! Chociaż dobra, zostawimy ten topór na razie, niech on sobie będzie. Chyba chcesz więcej blizn, nie? Dokładnie. Jakoś idzie. Kolego, wychylno się tam z za tego
bunkra twojego. O, tutaj jeszcze. Cholerka. Czekajcie, trzeba się schować, bo tu kurde co jak co, ale trzeba się trochę podleczyć. Kurde. Apteczka? Dobra, nie. O ty dziadu kolorowy ty! No, no pokaż no się. Pokaż się tatusiowi. Teraz gdzie ma? Jesteś zagubiony. Ani ucieczka. Przekazujemy. Dostatecznie się ukorzyłeś? Został ukorzony. Noż. Kurze, zapiał. No. Gdzie tam ten ostatni cwaniaczek się chowa? Tu trzeba uzupełnić. Oj, co ja zrobiłem? Nie w tą stronę. Nie w tą stronę, kompletnie nie w tą stronę. No i dziękujemy. Idźcie. Idźcie wszyscy do diabła. Okej, misja wykonana. No i szybko. Teraz trzeba kolegów. No, lepiej będę już wracał, bo okej. Okej, muszę powiedzieć o tym Tucker. Słuchaj, załatwione. Zabiłeś wszystkich? Tak. Tak się składa, że zabiłem. Za to mi przecież płacisz. Wybacz. Po prostu to już trzeci raz, kiedy się pojawiają. Zaatakowali obóz, porwali i zabili biedną lisę. Musimy ich powstrzymać. To bardzo ważne. Tucker. Ja pierdolę. Słuchaj, byłem na Żelaznym Stoku i widziałem, co oni tam budują. Co? Kiedy? Jakim cudem? Nie, to nieważne. Nieważne. Musisz mi uwierzyć. Jest ich zbyt wielu. Setki. Tysiące. Nie wiem. Ale jak już ruszą na północ, to ich nie powstrzymasz. Nie ma bata. Kumasz? Więc rób swoje. Zabijaj wszystkich, którzy przekroczą granicę. Dzięki temu Carlos będzie wiedział, że nie przedostanie się na północ bez walki. To najlepszy plan. Bez odbioru. No dobra. Tu się udało, to do pozbierania to sobie zostawimy na inny raz, bo tutaj widać, że wszystko jest tak jak potrzeba. Tralalala i mamy następne zlecenie u Copelanda. Dobrze, łowca obozów, szybka podróż. Będzie szybciej i bezpieczniej. No nie, ładuj się, ładuj, ładuj się. Dobra, jesteśmy u Copelanda. Otwierać mi ten kurna przybytek. Moment, ja go znam. Otwieramy. No, otwieraj. Dico, nie mam... jak się miewasz? Jakoś leci. Nie mam za wiele do sprzedania, mistrzu. Kurde, będę musiał trochę tutaj w końcu coś sprzedać. Mam trochę towaru na stanie. Bo jak widzicie, nie za wiele mam kredytów. Niby 4600 jeszcze.
No ale w perspektywie tego, że coś, czasami dobra, coś tu trzeba kupić, czy chociażby zatankować jakąś amunicję, cokolwiek, no to kurde kasa leci, nie? Tłumik do broni bocznej, jak najbardziej. O to chodzi. Tłumik do broni podstawowej nie pamiętam, ale też kupimy. Teraz wirusy nie mają z tobą szans. No i tak kurde po troszeczku i kasa leci. Także okay. Ten. Także coś tu będę musiał też u nich sprzedać, bo ostatnio sprzedałem właśnie w tym, w, no, u Adytaker. I mam teraz spory zapas, to teraz czas do Copelanda coś sprzedać. Dobra, idziemy i rozmawiamy, o co chodzi. Dick, oj stary, normalnie nie uwierzysz. No nie wiem, Cole, w ostatnich latach widziałem trochę niesamowitych rzeczy. Mów. Pamiętasz tych anarchistów? Przechodzili tędy jakiś rok temu, może więcej. Zabijali wszystkich na swojej drodze. Zostawiali wszędzie stosy kamieni. Anarchiści, tak, tak. Mieliśmy z nimi parę krzywych akcji jakiś czas temu. No to wrócili. Dwójka moich ludzi wpadła na ich obóz podczas polowania na jelenie. Tylko Bender wróciła. Powiedziała, że to anarchiści. Wszyscy mieli na gębach ten ich symbol. Jezu, gdzie? Gdzie widziała ten obóz? Zaznaczę ci go na mapie. Weź i idź ich rozwal. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z wieczystymi. Nie potrzeba nam tu jeszcze anarchistów do kolekcji. Masz świętą rację. Znajdę ich. Dobra. Ja wam pokażę. Już ja wam pokażę. Wali jak zgniłe jaja. Wiem. No ale idziemy. Robię co mogę. Dobrze cię widzieć, Dick. Dobra, daleko to mamy? Oj, no kawałeczek jest. Obóz wypadowy przy tunelu kolejowym. Dobrze, to idziemy w takim układzie na szybko, żeby nie tracić czasu. Żeby nie tracić czasu. Ok, proszę bardzo, 65% jeszcze zostało. A gdzie jest... Tutaj gdzieś muszę skoczyć po ten, po baniaczek z paliwem, żeby sobie dotankować. Tylko gdzie tutaj był baniaczek? Tutaj coś zostało? Co to tutaj? A, zielsko, dobrze. Zielsko można trochę pozbierać. Bo dawno nic nie było zbierane. Znaczy zbierałem cały czas, ale aż się wziąłem, zapełniłem i dopiero u Ady sprzedałem. Tak. I teraz gdzie tu jest kurna baniak z benzyną? Cholera jasna, no. Dobra. Dobra, i jest spokój. Powiem wam, że w trakcie tych wszystkich moich wojaży pomiędzy nagraniami, czyli takiej swobodnej, luźnej eksploracji, natrafiłem na wejca, który zaczął wyć. I wam powiem, że to nie było miłe doświadczenie. Bo to był moment. I nie dość, że miałem całą hordę na głowie, to jeszcze... To jeszcze wyjec spowodował, że... zużywała mi się cała wytrzymałość, nie miałem żadnej możliwości obrony. I... Zanim wróciła mi jasność umysłu, to najczęściej już ta horda mnie zabijała. Więc wiecie, rozumiecie. Wejca warto kasować jak najszybciej. Dobra, udało się znaleźć baniaczek z benzyną.
teraz pędzikiem na dół do motoru. Oj. Dobra. O co? Oj, oj, oj. Jakie historie. Jakie historie mi się tutaj wyczyniają. No daleko poleciał. Daleko poleciał. Zdarza się. Ale bez telemarku, także ja wiem ile tam po 16, tak? By zalądowanie. By... A w ogóle to podpórka i na plecy, to po 9. To po 9, także. Także tego. Tutaj upuścimy, trzeba tych cholera zniszczyć tak lekko. No przecież co tu mi się dzieje, no? Dobra. Zostali zniszczeni. Tam jeszcze jedna sztuka gdzieś się. Albo i dwie. Cholera, tam chyba horda. Nie, to są słupki jakieś, tylko. Czy tam drabinka jakaś drogowa. Okej, udało się. Temu panu już dziękujemy. A tam się jeszcze pani czai. Dzień dobry. A nawet dobry wieczór. No i spokój, dobra. Po drodze jeszcze zbieramy zielsko. Wreszcie będzie można w spokoju zatankować. Gdzie ja ten baniak rzuciłem? A cholera, tam jest, dobra. Kurde, piszą do mnie, dzwonią. Dobra, nic to. Tankujemy. Tankujemy. Zrobione. No tak średnio to tak miało być, no ale dobra. No, wsiądziesz na ten motor? Dobra. Okej, teraz już trzeba jechać jak jechać. A że trafiło się nam po ciemku, no to trudno. W sumie mogłem się przespać do widnego, no ale dobra. Niech już będzie. Niech już będzie. I teraz jedziemy. Tu się tak muszę trochę rozglądać, bo tutaj nigdy nie wiadomo, czy gdzieś mi ktoś nie wyskoczy gdzieś z boku. I nie zrobi mi przykrej niespodzianki. Bo ja to jestem typem człowieka, który takich przykrych niespodzianek to nie lubi. Także wiecie. Wiecie, rozumiecie. Okej. Okay. Tutaj któregoś razu tak z nienacka z tych budynków wyskoczyli mi jacyś ludzie. Kurna, dużo nas tu jeszcze będzie? Dobra, jakoś poszło. Oj, snajper. Trzeba wiać. Chryste, już dawno was nie widziałem. Cholerni anarchiści. Zobaczymy, co wy tu kupujecie. Dobra, jest obóz. Trzeba się gdzieś tutaj zewakuować. Kołup, miałeś rację. To byli anarchiści. Znalazłeś ich? Świetnie. Mam kolejny raport. Zaatakowali jedną z naszych ekip wracającą z Tamalo z zapasami. Chcę, żebyś tam pojechał i powybijał ich wszystkich jak karaluchy. Pokaż im, że nie będzie jak poprzednio, kiedy to oni trzęśli tym miejscem. Kołp bez odbioru. No i teraz będzie łupanka. Co ty na to? Świat jest dla was za mało pojebany, co? O to chodzi? Dobra, tam jakieś... Co to są, kurna? Czy to są świetliki, czy to są ludzie? Ciężko powiedzieć. Dobra, tu się schowamy. Załączymy sobie tłumiki na razie. Bo... Jestem schowany. Teoretycznie. A jak jestem schowany, to można ich brać po cichu. Teoretycznie. Wszystko jest teoretycznie.
Wszystko jest teoretycznie, ale wiecie. Ej, czy tego pana damy radę? Kurde, trochę jest za daleko. Trochę za daleko. Już ja wam pokażę rozpierdol, chujki. No i bardzo ładnie. Tutaj ubyło. No to po cichutku. Oj, a co tu z tyłu? Co tu mi się z tyłu ma być? Chyba jakieś złudzenie optyczne. Zombiaki? Nie wykluczono, że gdzieś tam zombiaki. A jest, rzeczywiście, tutaj. Zażera sobie. No to... delikatne cofnięcie. Witamy Wana. Miło było poznać. Tutaj pełno. Tutaj też pełno. Momencik, niech ja zobaczę. Okej, jest w miarę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o wyposażenie. Więc okej. Teraz tak, tutaj gdzieś jakiegoś krzaczka trzeba znaleźć i się schować. Kurde, nie trafiłem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tłumiki. Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, no okej. Tak pojedynczo, ale idzie. Snajper się czai, bardzo mi przyjemnie. Trzeba go, kurde... No pokaż no się jeszcze raz. Gdzie ty tam się, kurde, możesz skradać? Tutaj nie, troszeczkę chyba wyżej. Okej, dostał. No. Koligo. Ach ty cwaniaczku, w dziuple kopany. Dobra, bo tracę tylko amunicję niepotrzebnie na niego. A on jest tutaj. Co powiecie na taką anarchię? No dobrze. Snajper jest ciachnięty, więc nie będzie nam szkodził. Okej, snajper ciachnięty. No, ale przeładowujemy, panie. Jebany anarchista. No i co ty na to? Oj, kończy się. A momencik, weźmiemy sobie koktajl regeneracyjny. Nie wiem, jak to działa. Szlak, przeładować. Świat jest dla was za mało pojebany, co? O to chodzi? To chyba nie o to chodziło. Koktajl regeneracyjny, a koktajl na koncentrację? Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, trudno. Dobra, apteczka w takim... Nie. Kurde.
Tutaj gdzieś ktoś. Skąd on tak do mnie łupie? A tutaj jest, dobra. No wychylno się jeszcze, poproszę. Ja czekam na ciebie cały czas. Okej, bo wyjedz się nam uaktywnił. Szlak by to trafił, no. Oż ty, kurde. No i dupa zbita. Jak niedobrze. Dobra, gdzie nas wyrzuci? Gdzie nas wyrzuci, już ja wam pokażę. Kołup, miałeś rację. To byli anarchiści. Dobra. Znalazłeś ich? Świetnie. Mam kolejny raport. Zaatakowali jedną z naszych ekip wracającą z Tamalo z zapasami. Chcę, żebyś tam pojechał i powybijał ich wszystkich jak karaluchy. Pokaż im, że nie będzie jak poprzednio, kiedy to oni trzęśli tym miejscem. Kołup bez odbioru. Co powiecie na taką anarchię? Co? Dobra. W bardzo sympatyczny sposób, że tak powiem. W bardzo sympatycznym miejscu nas wywaliło. Ktoś tu jest. W bardzo sympatycznym miejscu nas wywaliło. Cholera, co robiło? Już ja wam pokażę rozpier... Topór trzeba oszczędzać. Pamiętajmy, że topór trzeba oszczędzać. Jebany anarchista. No i co ty na to? Dobra, tam ktoś na górze. Dobra. Za bardzo się chowa. Ktoś tu jest. Okej, nie wyszło. Idę wroga! Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Co powiecie na taką anarchię, co? Anarchia pierwsza klasa. Dobra, tłumika się już pozbywamy. Bośmy sporo zużyli, a efektu z tego niewiele przyszło. O, uwaga, bo pułapeczka. Dzień dobry, pułapko. Mam lepszy pomysł. Okej. Pułapka weszła w tryb sprzymierzeńca. Tutaj snajpera zbieramy. Nie będziemy brali, bo to jest słabej jakości generalnie. No, patrz, ruszysz mi się troszeczkę? No, oni gotowe. Jeszcze tutaj są jakieś pułapki? Tu jest jeszcze pułapka. Zostawiamy ją w tym samym miejscu. Tutaj jest jeszcze alarm. I tutaj jest jeszcze alarm. Dobrze. Zatem tutaj już panowie nie będą nas alarmowali. Ale tutaj dookoła jest jeszcze kurna pełno tego wszystkiego. Tutaj chyba drugi obok. I tutaj jeszcze jeden. Kurka wodna. Nawalone tego. Okej, to zrobimy tak. Kolega tam stoi i się rozgląda. Okej, myślałem, że będzie poszedł do mnie. To musiałbym go anihilować. Okej, wilki. Bardzo fajnie. Niech się wilki zajmą.
Niech się wilki zajmą towarzystwem. Co powiecie na taką anarchię? Co? Świat jest. Dobra, niech się wilki tam. O to chodzi? Można? Można. Kurde, przeładowanie. Okej. Dobra, troszeczkę ucichło. No, bo tu się chłopaki wystawiają bardzo ładnie na strzał. Kto się stał? Kto strzela? Jebany anarchista! No i co ty na to? Dalej, na niego! Kto strzela? Atakują nas! Niedobrze. Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Postrzelił mnie! Co? Już ja wam pokażę rozpierdol, chujki. Tutaj? Tutaj się ktoś czai, bardzo ładnie. Bardzo mi przyjemnie, dzień dobry. Co powiecie na taką anarchię? Ha, ha. Jakże szybko, tanio i skutecznie. Chcę tylko pogadać, dobra? Może jakoś. No, rewelacja. Dobra. Rewelacja. Na Katar tylko akatar. Załatwiłem sprawę. Jeśli jacyś zostali, może załapią przekaz. I będą trzymać się od nas z daleka. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale powiedziałeś od nas. Lepiej uważaj, bo jeszcze ci tak zostanie. Bez odbioru. Dobra, nie podniecaj się tak. Wezmę wszystko. Bierz pan wszystko. Dobra, wyszło tutaj całkiem elegancko. Gdyby nie ta śmierć w trakcie z powodu złapania w pułapkę, to byłoby całkiem sympatycznie. A tak to jest prawie sympatycznie. No ale tragedii generalnie nie ma. Tragedii generalnie. A co tutaj za jakieś zielsko fajne rośnie? To się przyda. Dzika bergamotka, niech będzie. Dobra, tak czy inaczej. Udało się wykonać dwa zlecenia. Wyszło w miarę przyzwoicie. Jeszcze nam zostało parę rzeczy do zrobienia, ale to jest tak. To są rzeczy fabularne i tutaj łowce nagród, no to jakby inna sprawa. Będzie co robić w następnym odcinku. Zatem oczywiście zapraszam do oglądania. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.